Hello guys, it's Friday, so Cornel's gonna provide you with some top quality content in terms of football English. Moi drodzy, kolejny piątek, czasem sobota, więc najwyższa pora, żeby dostarczyć wam kolejną wskazóweczkę z zakresu football English. I tylko powiem, że dzisiaj rano wrzuciłem podsumowanie lutego na swojej stronie www.kornelpaszkiewicz.pl oraz na swoich mediach społecznościowych, gdzie dzielę się z wami wiedzą językową, inspiracją, motywacją w zakresie nauczania i uczenia się. Wrzuciłem na Facebooku i Twitterze podsumowanie lutego. Tam znajdziecie linki na przykład do książek, które przeczytałem. Tam znajdziecie m.in. linki do Everyday English oraz do Football English. Za nami 9 części. 9 części Football English in 2022. And now I'm gonna provide you with another one. I dzisiaj rzucam kolejną wskazóweczkę. Także rzućcie okiem na moje podsumowanko. Tam możecie sobie, jak macie zaległości oczywiście, bo wiem, że są tacy, którzy się na bieżąco rozwijają. Ale my idziemy do przodu, yes? Sharks never stop swimming, keep moving forward, we keep moving forward. Dlatego też mam dla was kolejne wyrażonko. I dzisiaj mam coś dla was. I've got something from this book, The Mixer. Probably you know the book. I've told you, this is, reading the book is the ultimate goal of Cornel's coaches. Przeczytanie tej książki po angielsku jest takim celem finalnym moich podopiecznych z zakresu piłki nożnej, w szczególności trenerów, ale nie tylko, piłkarzy i wszystkich ludzi świata piłki. I mam dla was dzisiaj jedno zdanko, książka z bardzo ciekawą nomenklaturą piłkarską. Posłuchajcie. It's here. Van der Sar became the accepted goalkeeping role model, with Courtois and Neuer citing him as their inspiration because he was so comfortable on the ball. Słuchajcie, tłumacząc to bardzo luźno, możemy to przetłumaczyć, że bramkarz Van der Sar, lata 90., później grał w Manchesterze United, holenderski bramkarz, stał się takim przykładem, takim dobrym przykładem do naśladowania, i Courtois oraz Neuer przytaczają jego, Van der Sara, jako taką inspirację w kontekście tego, jak on grał, jak czuł się komfortowo z piłką przy nodze. Niedawno mówiłem wam z tej książki na temat wyrażonka all-rounder, that he's an all-rounder, czyli on jest zawodnikiem wszechstronnym. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o, w ogóle pierwszy rozdział tej książki bardzo mocno skupia się na bramkarzach. Comfortable on the ball. Słuchajcie, z zakresu Everyday English wszyscy wiedzą na przykład, że I don't know, the sofa is comfortable. Ta sofa, ta kanapa jest wygodna. Pamiętajcie, żadne comfortable, tylko comfortable. Comfortable. Tak szybciutko tylko powiem, że jak mamy na końcówku able, comfortable, to Anglicy to spłaszczają. Czyli mamy comfortable, 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 comfortable. Popularnym błędem jest mówienie przez Polaków comfortable. But okay, it's not a big issue. To nie jest jakiś wielki problem. But it's better to say, to pronounce it this way. So comfortable, comfortable, comfortable. And comfortable on the ball. No co, wygodny na piłce? Nie. Jeżeli mówimy Van der Sar was comfortable on the ball, oznacza to, że on się czuł bardzo dobrze z piłką przy nodze. So he was good at, you know, playing the ball with his feet. Czyli był dobry w graniu piłką nogami. You know, goalkeepers. To wiadomo, niektórzy mogą się dziwić, na przykład młodzi, na przykład ludzie. Ale kiedyś bramkarze przede wszystkim bronili. Mówiłem o tym w odcinku na temat all-rounders, tak? A w obecnych czasach mamy, we've got Neuer, Courtois, I don't know, Ederson, Alisson, yes? So all the goalkeepers feel comfortable on the ball. All the goalkeepers are good, comfortable and good on the ball. Czyli reasumując, jak chcemy powiedzieć, że zawodnik czuje się dobrze z piłką przy nodze, taki rozgrywający na przykład, it doesn't have to be a goalkeeper, to nie musi być bramkarz. We can speak about defenders. Van Dijk feels comfortable on the ball. I don't know. Pazdan feels comfortable on the ball. Okay? Bednarek feels comfortable on the ball. So the Polish players, okay? Nie musimy tylko mówić o takich największych gwiazdach jak Neuer czy Van der Sar. No i dzisiaj z moimi podopiecznymi, między innymi z dwoma młodymi trenerami, serdecznie ich pozdrawiam, Kacpra i Bartka, takie zdanka stworzyliśmy. Kacper is a big fan of Arsenal. Kacper jest wielkim fanem Arsenalu i powiedział, Odegaard is comfortable on the ball. Czyli Odegaard, taki rozgrywający Arsenalu, czuje się dobrze z piłką, dobrze z piłką przy nodze. Poprosiłem ich o podanie przykładu z polskiej ligi i co powiedzieli? Podolski is comfortable on the ball. Lukas Podolski czy Łukasz Podolski is comfortable on the ball. No a poprosiłem również, żeby przytoczyli przykłady zawodników z polskiej ekstraklasy, którzy czują się dobrze, tylko obcokrajowców, a foreigners, I'm talking about foreigners, yes? I powiedzieli, Josue albo Amaral, it's comfortable on the ball, ok? No i dodali jeszcze z polskiej reprezentacji, in terms of the Polish national team,
Zieliński is comfortable on the ball. So guys, you can say Zieliński is comfortable on the ball or Zieliński feels comfortable on the ball. I to nie znaczy wygodny na piłce, dosłownie. Wiele osób dosłownie literalnie tłumaczy takie rzeczy. Nie ma możliwości tłumaczenia angielskiego literalnie. Czasami można, ale w tym wypadku comfortable on the ball tłumaczymy i czujemy jako czuć się komfortowo z piłką przy nodze. Ok, so do your players feel comfortable on the ball? Czy wasi zawodnicy czują się dobrze z piłką przy nodze? I hope they feel comfortable on the ball because it's very important to feel comfortable on the ball. Takie trochę masło maślane, natomiast słuchajcie, comfortable on the ball. Przypominam wam, to jest pierwszy odcinek w marcu, każdy piątek, czasami sobota, Football English step by step. Pod spodem macie link do tego filmiku, macie ten fragment napisany, przykłady wypisane. Wejdźcie sobie na www.kornelpaszkiewicz.pl, notatka treningowa, tam można rzucić okiem i wszystkie poprzednie odcinki zobaczyć, tak żeby step by step rozwijać się i mieć więcej opcji do mówienia z zakresu Football English. Ale jak widzicie, comfortable on the ball również można skorzystać z tego w zakresie Everyday English. The sofa is comfortable. Yes, my car is comfortable. I don't know. My bedroom or bathroom is comfortable. Yes, whatever. You can say whatever you want. Guys, so I hope your players feel or are comfortable on the ball. Okay? Keep on developing. Keep on swimming. Rozwijamy się step by step. Trzymajcie się. Hey, bye bye.